Witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarium organizowanym w ramach programu Szkoła Tolerancji. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej, a dzisiaj będę moderowała nasze spotkanie. Webinarium dla uczestników i uczestniczek projektu Szkoła Tolerancji poprowadzi Malina Baranowska-Janusz. Już za chwilę przekazuję jej dowodzenie, ale zanim to nastąpi, powiem szybko o kilku kwestiach technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Tam mogą Państwo zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącej bądź zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to proszę dać mi znać, ja postaram się pomóc już w indywidualnych rozmowach. Widzę, że Państwo się już tam witają, super, więc wszystko działa, widać nas i słychać. Nie zabieram więcej czasu i przekazuję głos Malinie. Dzień dobry, to ja. Czy mnie dobrze widać i słychać? Właśnie, bardzo mi miło, że już się Państwo jakby witacie i przedstawiacie w czacie. To był mój pierwszy plan, żeby tak zacząć, czyli właśnie, żeby poprosić o to, żeby dać znać, kto tam jest z drugiej strony. Witam bardzo serdecznie jeszcze raz na naszym webinarium rozpoczynający projekt Szkoła Tolerancji, Dzień Patrioty i Patriotki XXI wieku. Nazywam się Malina Baranowska-Janusz, jestem w tym roku koordynatorką tego projektu. Bardzo, bardzo miło mi Państwa powitać, szczególnie, że jest Państwa strasznie dużo. To jest naprawdę niesamowite. Szkół w tym roku w projekcie zgłosiło się 164, w tym zupełnie, zupełnie nowych, takich, które nie brało udziału w projekcie 120, co jest, uważam, niesamowitym wynikiem, za co bardzo dziękuję. Dziękuję za zaangażowanie, za to, że chcecie z nami być, ale też, że temat Wam się podoba i to, że chyba jakoś jeszcze udaje nam się w Centrum Edukacji Obywatelskiej wymyślać nowe rzeczy, które jakoś zachęcają do współpracy z nami, za to bardzo, bardzo dziękuję. No dobrze, witam wszystkich jeszcze raz z Rybnika, z Gdyni, tam staram się czytać z Torunia, z Wrocławia, ojojoj, z wszystkich regionów Polski, och, Tarnów też, witam i Kalisz, i Mikołajki, i o rany, jak cała Polska długa i szeroka, Poznań, cześć. Cześć Renata, z niektórymi się znam osobiście. Tomaszów Mazowiecki, bliski mi. Super, Moskurnia, o jajku. Super, bardzo, bardzo wszystkich witam. I zaczynam moją prezentację. Jak widzicie, webinarium działa w taki sposób, że wy widzicie i słyszycie, ale ja mogę Państwa tylko widzieć w czacie. Ale też lubię tą formę, bo przede wszystkim możecie mnie Państwo zobaczyć, już maile może inaczej się będzie napisało wspólnie. A też jeżeli macie jakieś pytania i coś jest pilnego, to ja też mogę na to odpowiadać, właśnie tak jak Daria mówiła, możecie wpisywać to w czacie. Witam Piastów, Szamotuły, ojejku, ale super, Ostrów Wielkopolski, witam, witam wszystkich. Dobra, zaczynam moją prezentację. Jak powiedziałam, odbywa się ona w ramach projektu Szkoła Tolerancji, Dzień Patrioty i Patriotki XXI wieku. To, co zaplanowałam na dzisiejsze nasze spotkanie, to są takie cztery rzeczy. Powiem dwa słowa wprowadzenia o naszym projekcie. Potem powiem trochę o tym, dlaczego w ogóle ten projekt tak wygląda. To już jest piąta edycja Szkoły Tolerancji. W międzyczasie te edycje trochę się zmieniły, wyglądały na początku zupełnie inaczej i wszystko to ma jakiś tam sens. To, do czego doszliśmy teraz i co w projekcie dzieje się teraz, jest jakąś sumą wypadkową różnych rzeczy, które się zadziały wcześniej, więc chciałabym bardzo krótko o tym opowiedzieć, bo wydaje mi się, że to jest ważne, to też da trochę taki pogląd Państwu, co to jest w ogóle za projekt, co on dla nas oznacza, jakie są jego nie też główne działania, ale też w ogóle założenia. Następnie chciałabym przejść do tego, co pewnie wszyscy Państwo czekacie. Tu widzę, że mi się ucięło dwa narzędziownik, część pierwsza i druga.
To jest nasza publikacja. Opowiem trochę o pierwszej części publikacji, czyli tej, która była wydana w zeszłym roku, i o zupełnie nowej, której jeszcze nikt nie widział. Będzie dzisiaj miała premierę na naszej stronie, i właściwie tak naprawdę to Państwo teraz jesteście pierwszymi osobami, którą razem ze mną obejrzą w trakcie tego webinarium. I na sam koniec opowiem trochę, co dalej, czyli jakie kroki w naszym projekcie, co dalej się będzie działo, żeby nie było jakichś potem zawiedzionych oczekiwań czy nieporozumień, o czym w ogóle ten projekt jest i jakie działania, mam nadzieję, że się zadzieją też, co z mojej strony się zadzieje, na co możecie liczyć Państwo ode mnie, ale też co ma się zadziać w szkole. No i zostawimy sobie trochę czasu na pytania. Ojejku, a tu w międzyczasie widzę, że Białystok, Częstochowa, Chełm, Garwolin, Biecza. Bardzo, bardzo fajnie, że wszyscy Państwo jesteście z nami. No dobrze, to tak jak zapowiedziałam, powiem parę słów wprowadzenia. Będzie naprawdę ono krótkie. Projekt Szkoły Tolerancji jest realizowany już w piąty rok. Finansowany jest przez Fundację imienia Róży Luksemburg. I to, co jest tak naprawdę najważniejsze i to, o czym powiedzieć, to jest to, jak ten projekt przebiegał przez ostatnie 4 lata i dlaczego wygląda teraz tak, jak wygląda, ta edycja, dlaczego ma taki kształt. Czy zacznę od wprowadzenia. Rok 2014, nasz projekt nazywa się Sama Szkoła Tolerancji, nie ma tam Dnia Patrioty i Patriotki XXI wieku. I to, co dzieje się w ramach tego projektu, to są zupełnie inne działania, czy mamy kurs internetowy, tak zwany e-coachingowy, gdzie nauczyciele, nauczycielki zgłaszają się do projektu i mają mentorów, z którymi razem pracują. Mamy szkolenia stacjonarne, mamy festiwal wirtualny, mamy publikacje, próbki, wykroje, wzorniki, można ją sobie pobrać z strony. Wrzucę. O, coś mi nie wywaliło. Jestem cały czas, jestem. Wydawało mi się, że nie wiem. Proszę, tu w okienku czatu wrzucam linka do naszej biblioteki, Biblioteka Szkoły Tolerancji. Tam wszystkie materiały, o których będę mówić, się znajdują, ale też dużo, dużo więcej. Więc tam właśnie tą publikację z pierwszej edycji próbki wykroje wzorniki można sobie ściągnąć na swój komputer i używać. I to, co jest bardzo ważne i to, co się zadziało w tym projekcie po raz pierwszy, oczywiście to jest właśnie Laboratorium Wiedzy i Dobrych Praktyk. Ono się odbyło w Krasnogródzie. To jest dlatego takie ważne, dlatego że w tym projekcie bardzo mocno współpracujemy z nauczycielami i nauczycielkami z całej Polski, z osobami, które nazywamy tak ładnie liderzy i liderki tolerancji. To są osoby, które jakby swoją grupa się utworzyła i zaczęła funkcjonować od tego, że to są osoby, które zgłosiły się do nagrody imienia Ireny Sendlerowej. To jest nagroda, którą od chyba już teraz 14 lat, tego nie wiem, albo 12, nie jestem pewna, przyznaje Centrum Edukacji Obywatelskiej dla nauczycieli, nauczycielek, edukatorów, edukatorek, które działają właśnie w tematyce otwartości, różnorodności. Ona się taka nagroda ładnie nazywa za naprawienie świata. I zaprosiliśmy te osoby, żeby właśnie brały udział w takim Laboratorium Wiedzy i Dobrych Praktyk. Osoby, które siedzą w tematyce, mają doświadczenie i przede wszystkim no, są, tak jak Państwo, są nauczycielami, nauczycielkami. Pewnie lepszy ogląd tego, co się dzieje w szkole, co jest palące, co jest ważne, jakie tematy, żeby poruszać. I oni jak tworzą taką grupę roboczą, w której wypracowujemy różne rzeczy. Więc to był pierwszy rok, jak Państwo widzą, zupełnie inny program, zupełnie inne cele. W kolejnym roku znowu odbywa się laboratorium. Ono jest stałym elementem, odbywa się co roku łącznie z tą edycją, w tym razem w Supraślu. Też mamy kursy coachingowe, szkolenie stacjonarne, mamy scenariusze właśnie tych liderów i liderek tolerancji, ale mamy też nowy projekt, który nazywał się Liderzy i Liderki. Staraliśmy się wykorzystać doświadczenie i wiedzę tych właśnie naszych starych, mogę powiedzieć, w cudzysłowie, nauczycieli i nauczycieli, z którymi współpracujemy
I utworzyliśmy z nich pary z osobami, które są zupełnie nowe w tematyce. Było to bardzo różnie, ponieważ były to osoby, które były nowe w ogóle jako nauczyciele, nauczycielki czy pedagodzy, pedagogzki, ale też były to osoby, które chciały nagle zająć się tą tematyką właśnie tolerancji, antydyskryminacji czy różnorodności. Nadal bardzo ważny element właśnie nasi liderzy i liderki, którzy w tym projekcie współpracowali. Następnie mamy edycję roku 2016, jest znowu laboratorium, tym razem w Garnicach, ale powstają scenariusze i powstają kolejne materiały, które piszą właśnie nasi liderzy. Ja jeszcze od razu powiem, że ta grupa to nie jest stała grupa, znaczy ma tam stałych, że tak powiem, osoby, które są od zawsze, ale to jest taka grupa, do której zapraszamy i ciągle ją poszerzamy i tak naprawdę chcemy, żeby ona była cały czas otwarta, bo im więcej osób, im nowe perspektywy się pojawiają, tym lepiej ta grupa liderów jakby cały czas tworzy nowe rzeczy i może nas inspirować też i nas wspierać w naszej pracy, a tym potem samym Państwa i jakoś tam tworzyć nasze projekty lepszymi. Więc powstaje taki projekt właśnie, taki scenariusz w ramach tej edycji, który się nazywa Patriotka XXI wieku, który został napisany przez dwie nasze liderki, Annę Włodek i Marzannę Pogorzelską. I jest to dosyć, dosyć ważna informacja, zaraz powiem dlaczego, gdyż przechodzimy do roku 2017 i mamy właśnie zmianę formuły. I ta formuła urodziła się dokładnie, jeszcze wrócę sobie do tego slajdu, właśnie w tych Gardzienicach, kiedy na fali tego scenariusza liderzy zaczęli się zastanawiać, jak to zrobić, żeby w szkole było takie bardzo pozytywne święto dotyczące tolerancji. Czy w ogóle nie tolerancji, ale też może innych zagadnień, które jakoś znikają ze szkoły albo jakoś są przejmowane przez takie ruchy, które nam się nie, jakoś tam nie, powiem, nie podobają, tak? Czyli żeby jakoś mocno, mocno się otworzyć, żeby szkoła się otworzyła na te tematy, ale też jakoś, żeby to wszystko było w takim pozytywnym klimacie. I powstał taki pomysł, żeby zrobić dzień Jacka Kuronia. To był pomysł właśnie liderów i liderek tolerancji. Żeby zrobić takie święto, w którym będziemy mówić o wartościach, o jego postawach, o tym, czym on mówił, czym jest zaangażowanie, żeby mówić o takim właśnie współczesnym patriotyzmie, o tym, jak on może być inaczej rozumiany, nie tylko jako nacjonalizm, czy jako zachowania, czy taka postawa ksenofobiczna, ale właśnie jako taki patriotyzm naprawdę, naprawdę otwarty, wspólnotowy, włączający, zaangażowany, który naprawdę może młodzieży pokazać, jak mogą działać i jakby jak mogą tą swoją postawę patriotyczną naprawdę jakby praktykować na co dzień, tak? Nie tylko na apelach, czy przelewając oczywiście krew za swoją ojczyznę. Stąd właśnie zmiana formuły, do której idziemy powolnymi kroczkami. Szkoła Tolerancji w 2017 roku całkowicie się zmienia właśnie na fali tego pomysłu, żeby urządzić Dzień Jacka Kuronia. W międzyczasie zrezygnowaliśmy z tego pomysłu, żeby on się tak nazywał, ponieważ pomyśleliśmy, że bardzo nas będzie ograniczał w przyszłości, że tak naprawdę innych jeszcze niesamowitych w Polsce postaci, które mogą być świetnymi przykładami dla uczniów i uczennic tego, czym jest patriotyzm, czy czym są działania obywatelskie. W związku z tym pod zmienioną nazwą Dzień Patrioty i Patriotki XXI postanowiliśmy nadal zostać przy Jacku Kuroniu, zacząć przyglądać się jego postaci, jego tekstom i tym, jakie właśnie on postawy promował. Stąd to spotkanie liderów i liderek w tym roku, w roku 2017, odbyło się w Teremiskach, czyli razem z współpracą z Uniwersytetem właśnie i Danutą Kuroń, która nadal tam w Teremiskach jest i działa. I też na tym
spotkaniu powstał pomysł, żeby właśnie napisać, czy powstały pomysły na to, żeby napisać narzędziownik patrioty i patriotki XXI wieku. To, co się zadziało jeszcze w zeszłym roku, to, że było we współpracy z ambasadą amerykańską, to, że odbywały się webinaria. Mieliśmy też finał tego projektu. To, jak Państwo widzicie, każda edycja miała trochę coś innego. Staraliśmy się dodawać nowe elementy, tak żeby te nasze dobre praktyki, też wiedzę nabytą z poprzednich edycji, jakoś ulepszać, przekazywać dalej, z niej korzystać. Ten element, który się nie zmienia w naszej edycji, to jest właśnie ten, że znowu skupiamy się wokół Dnia Patrioty i Patriotki XXI wieku. On, tak jak w poprzedniej edycji, wypada 16 listopada, czyli w Dzień Tolerancji. Uważam, że to jest naprawdę niezwykły zbieg okoliczności, że ona jest tak blisko, ta data, obok 11 listopada, czyli Dnia Niepodległości w Polsce. Można fantastycznie te dwa tematy połączyć, zrobić tydzień działań, czy jakkolwiek ze sobą to jakoś razem połączyć, tak? Powtórzę się jeszcze raz. Ile pomysłów powstało na ten dzień? Może tylko Państwu dać ten kolejny slajd, który pokazuje Padlet z zeszłego roku. To jest strona, z której nauczyciele i nauczycielki, którzy wzięli udział w poprzedniej edycji, umieszczali swoje relacje z działań. Tych działań było bardzo dużo. Tutaj wrzucam je Państwu, ponieważ nie jestem w stanie na webinarium połączyć się z internetem i bezpośrednio tego pokazać. Witam szkołę w Piastowie. To można sobie zobaczyć na tym padlecie, który wrzuciłam tutaj w czacie, ten link, ile tych relacji jest, one są różnorodne. Ponieważ ideą projektu jest to, że my dajemy narzędziownik, dajemy inspiracje, dajemy pomysł, ale to, jakie działania będą w szkole się działy w trakcie Dnia Patrioty i Patriotki XXI wieku, jest to już zupełnie kwestia Państwa, jako opiekunów tego projektu albo grup projektowych, które sobie wybierzecie, osób, z którymi będziemy współpracować. W zeszłym roku działy się rzeczy bardzo różne, od małych inicjatyw klasowych, po wielkie apele szkolne, które włączały całą szkolną społeczność, więc naprawdę tutaj zachęcam, żeby zajrzeć do tego Padleta, czyli do tej strony, na której są relacje szkół z zeszłego roku, i naprawdę one są niesamowite. No dobrze, to mniej więcej taki szybki wstęp dotyczący tego, jak wyglądały edycje Szkoły Tolerancji poprzednie, skąd jakby się wziął ten pomysł na Dzień Patrioty i Patriotki XXI wieku. Jak Państwo widzicie, był to taki projekt właśnie, który wyszedł, mam wrażenie, od Was, znaczy od Państwa, czyli od nauczycieli, nauczycieli takich jak Wy, którzy jakby to stwierdzili, że zróbmy coś takiego. I tylko my, jako organizacja pracująca od ponad 20 lat ze szkołami, nadaliśmy temu kształt i użyliśmy swoich narzędzi i swoich umiejętności do tego, żeby wprowadzić to w życie. Przechodzę do kolejnego punktu na mojej prezentacji, czyli do tych dwóch narzędziowników. One są bardzo ważną częścią naszego projektu, ponieważ one mogą dać obraz tego, jak mniej więcej możemy rozpocząć ten temat, jakie zrobić zajęcia, żeby zainspirować grupę, jak zrobić taki dzień patrioty, patriotki, ale też od razu powiem, że taki narzędziownik, jeden i drugi, pierwsza część i druga, nie są gotowymi scenariuszami projektu. To nie jest tak, że znajdziecie tam krok po kroku, że nie będzie tam napisane krok po kroku, jak zrobić cały projekt, łącznie z pomysłami. Są tam inspiracje i są tam materiały, które wydaje nam się, że mogą w tym pomóc. Takich materiałów i narzędzi o projektach, jak robić kroków w Centrum Edukacji Obywatelskiej, bardzo dużo.
Więc jeżeli Państwo mają taką potrzebę, potrzebujecie więcej się dowiedzieć, jak działać metodą projektu, proszę do mnie napisać na mojego maila i ja chętnie podpowiem, gdzie ma takich materiałów użyć. I chciałabym bardzo, bardzo, mam nadzieję też nie jakoś bardzo długo, ale pokazać jednak ten narzędziownik i to, jak on wygląda. I co się w nim zawiera. Już będę pokazać, tam coś tu mi się przyłączyło. Ok. Bardzo ważne jest, nie chcę, że tak powiem, nie będę opowiadać o nim bardzo szczegółowo, gdyż to zrobiła w zeszłym roku koordynatorka projektu Maja Dobiasz-Krysiak. I jeżeli Państwo chcieliby bardzo szczegółowo ten narzędziownik, wklejam właśnie link do tego, dlatego trochę się zacinam. Jeżeli chcieliby Państwo obejrzeć jej prezentację, to ona bardzo szczegółowo opowiada, to właśnie ją wkleiłam tutaj na dole, ponieważ ja muszę opowiedzieć o dwóch, więc będę mniej szczegółowa. W tym narzędziowniku znajdziecie Państwo, przejdę jeszcze tutaj. Znajdziecie 12 części i to, co nas najbardziej interesuje, to, co chciałabym, żeby bardzo wybrzmiało, to jest to, że cały narzędziownik opisuje różne rzeczy, które warto zrobić przed przystąpieniem do działania, a cała siódma część, tutaj, którą widać tutaj, ćwiczenia liderów i liderek tolerancji, dlatego też ważne chciałam powiedzieć o tym w ogóle, kim są te osoby, zawiera scenariusze. Dlatego bardzo ważne jest posiadanie obu narzędziowników i tutaj od razu wyprzedzam trochę to, co miałam powiedzieć później, ale widzę, że jest pytanie, czy otrzymamy. Tak, otrzymają Państwo narzędziownik pierwszą i drugą część w papierowej wersji, będą one wysłane do Państwa do szkoły. Te osoby, które brały udział w poprzedniej edycji, dostaną tylko drugą część, a te, które są całkowicie, to dostaną dwie. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby mieć dwie, dlatego że właśnie narzędziownik, część pierwsza, zawiera w sobie te wszystkie wstępy, czyli to, jak tworzyć fajny zespół, jak współpracować. Trochę wyjaśnienie, jak ten festiwal powstał. W ogóle próba definicji patriotyzmu. Trochę o tym, jak można zrobić, zorganizować taki festiwal i bardzo ważny tekst Danuty Kuroń o tym, jak pracować z grupą, taka inspiracja tym, co robił Jacek Kuroń. Następnie kolejną rzecz, ja już będę przewijać, nie mogę, jeszcze wrócę tutaj. Kolejną rzecz to są rzeczy takie ewaluacyjne i takie rzeczy, które mogą się zadziać w trakcie i to są takie rzeczy, które będą też na pewno potrzebne Państwu przy realizacji, ale to, co jest w środku, czyli cały ten siódma część, to są scenariusze lekcji. To są scenariusze lekcji, które mogą być inspiracją i takim wkładem do tego, jak w ogóle z młodzieżą zacząć rozmawiać o patriotyzmie XXI wieku. I nasz narzędziownik numer dwa zawiera sam tą część ze scenariuszami. Czyli tutaj nie znajdziecie Państwo już tych wprowadzeń, nie będzie tego, jak to zorganizować, tylko to, co zajmuje się całym środku, czy ja mogę to jakoś powiększyć? Mogę, o, to mamy same scenariusze. Tak? I one są jakby taką kompatybilną częścią do części siódmej. Postanowiliśmy nie wydawać znowu całego narzędziownika, który będzie miał wszystko sobie w środku znowu, tylko po prostu dodać jakby taki aneks. No dobrze, to ponieważ trochę się zaczynam tutaj gubić w tych prezentacjach, to zaczniemy od początku.
Czyli tak jak mówiłam wcześniej, w tym pierwszej części znajdziemy taką część o celach, o kryteriach sukcesu, o tym, jak zastanowić się, jak zrobić takie działanie, żeby miało sens, co jest moim celem, po co to robię, jak będę potem sprawdzać, czy to rzeczywiście się udaje. I to będą dosyć bardzo ważne, wydaje mi się, że w takim projekcie są dosyć ważne rzeczy, ponieważ mówiono też o jakichś tam poważnych i ważnych rzeczach, które fajnie mieć naprawdę jakoś uwspólnione. W związku z tym, czym warto się rzeczywiście zająć na początku, to jest ta próba definicji, czym jest patriotyzm XXI wieku, i do tego bardzo mocno zachęcamy. W naszej publikacji, czy mogę to przekręcić jakoś? Mogę. Muszę poprosić Darię. Daria, czy mogłabyś mi pomóc? Mogę to przekręcić? Nie mogę. Niestety nie. To przepraszam, tutaj wyszło moje nieprzygotowanie. Nie przewidziałam to, że ta strona będzie w taki sposób widać. To jest taka chmura myśli, taka mapa myśli wokół patriotyzmu, i też zachęcamy do tego, żeby zrobić taką z uczniami i żeby zastanowić się, czym ten patriotyzm XXI wieku może być, czym jest, czym chcielibyśmy, żeby być. I to są takie podstawy, ale wydaje mi się bardzo ważne, bo może to, jakie o patriotyzmie jest zupełnie inne, jakie mają młodzi ludzie, którzy wychowują się właśnie w XXI wieku. Więc do tego bardzo serdecznie zachęcam, żeby tych materiałów używać i żeby właśnie mocno zeksplorować tą pierwszą część narzędziownika, dlatego że ona naprawdę może dać obraz to, czym się chcemy w ogóle zająć. I to naprawdę mogą być bardzo różne rzeczy. Głupio mi jest, że to jest tak przekręcone, ale tego mogą tutaj zobaczyć. To wśród tych rzeczy, które mogą być, kojarzyć się z patriotyzmem, mogą być ważne, są takie rzeczy jak życie dla wspólnoty, a nie śmierć na przykład. Konstytucja po prostu. Też w tej paczce, którą do Państwa wyślemy, będzie egzemplarz konstytucji, ale też mamy umiejętność takiej identyfikacji z miejscem. Co robię dla mojej wspólnoty, co robię dla mojej lokalnej państwa, co robię dla mojego miasta, co robię dla świata. Też jako rozumiany jako patriotyzm. Następnie tradycja. Czym jest tradycja dla mnie? Czy może mam do niej, jakie mam do niej stosunek? Też taka świadomość tego, jak bardzo wpływa na życie i na to, kim jestem. I wiele, wiele innych rzeczy. Polecam do tego, żeby rokować i żeby właśnie zrobić takie zadania z uczniami. Tu opowiadamy trochę o tym, czym jest mini projekt, bo tak naprawdę takie działanie, które Państwo będą robić w tym projekcie, jest mini projektem, dlatego że finał, czy właściwie jakaś taka seria wydarzeń ma być 16 listopada, czyli mamy na te działania 2 miesiące. To jest dosyć niewiele. Czy to nie będzie długi, roczny projekt, gdzie można rozpisać wszystko na kroki i tak dalej, tylko naprawdę ma być to mała rzecz. Proponujemy tak zwaną grę korytarzową, jak można zrobić takie działanie. Tutaj dalej jest to wytłumaczone. I to, o czym już troszkę mówiłam, o tym tekście Danuty Kuroń, który bardzo serdecznie polecam. Metoda z zasięgiem wychowawczym, żeby przeczytać, zainspirować się, zobaczyć, jak można ją wykorzystać w swojej pracy. Ja nie będę opowiadać, o czym jest ten tekst, bo nie, trzeba go po prostu przeczytać. I to, do czego idziemy dalej, to jest właśnie ta część siódma. Wszystko, o czym tak krążę wokół tego części siódmej, bo ona jest dla mnie bardzo ważna. W tej części znajdziecie Państwo właśnie scenariuszy. Jest to sześć scenariuszy, które tutaj są ładnie wypisane. I one krążą wokół postaci Jacka Kuronia. Są inspirowane jego działaniami, jego wartościami, jego postawami, jego tekstami. Są bardzo różnorodne te scenariusze, dają dużo różnych możliwości, ale
właśnie używają kolaży, dramy, metod dociekań filozoficznych, bardzo różnych narzędzi pedagogicznych. I zachęcam właśnie do wybrania, które najbardziej Państwu pasują, które Was jakoś zainspirowały. Możecie zrobić wszystkie, ale nie wiem, czy będzie na to czas, ale możecie zrobić któreś tylko z uczniami i zainspirować się do tego działania głównego, czyli do zorganizowania Dnia Patrioty i Patriotki XXI wieku. I tutaj przeskoczę od razu do narzędziownika numer 2, dlatego że jego wkład jest dokładnie uzupełnieniem tej części. I Państwo w nim 3 scenariusze, tym razem nie wokół Jacka Kuronia, ale wokół postaci Ireny Sendlerowej. Ponieważ rok 2018 został uznany przez rząd RP rokiem Ireny Sendlerowej, pomyśleliśmy sobie, że dlaczego nie uczynić jej właśnie taką patronką tej edycji Dnia Patrioty i Patriotki. I w tym narzędziowniku znajdziecie Państwo właśnie 3 scenariusze, które krążą wokół jej postaci, ale też w taki zupełnie inny sposób. W inny sposób niż tradycyjnie się o niej mówi, może trochę też odczarowujący jej postać, ale bardzo takich, moim zdaniem, twórczych, fajnych. Pierwszy z nich to jest taka metoda stymulatorów, które można zrobić z dziećmi bardzo i młodzieżą w różnym wieku. Wymaga trochę pracy, gdyż trzeba stworzyć właśnie te stymulatory, te rzeczy, ale naprawdę bardzo fajnie to działa. I wychodzimy od takiego doświadczeń z dzieciństwa, od tego, czym w ogóle jest bohater, kto tworzy bohatera. I trochę analizujemy też materiał, który możemy zobaczyć dotyczący Ireny Sendlerowej, na przykład murali. One są dosyć znane, często wykorzystywane, ale też książek i tekstów literackich, które są bardzo dużo jest teraz o Irenie Sendlerowej wydanych książek dla dzieci i młodzieży. Też w tym scenariuszu można się zająć tym jej jakby analizą tego i też pracą nad tymi tematami z młodzieżą. Drugim materiałem, który Państwo znajdziecie w tym drugim narzędziowniku, drugiej części narzędziowniku, jest taki przewrotny scenariusz kłopoty z Ireną Sendlerową na lekcjach. Właśnie dzięki uczestnictwu liderek i liderów tolerancji w naszym laboratorium udało nam się wspólnie wypracować takie listę różnych takich ciekawych zagadnień, które mogą być inspiracją, ale też taką próbą krytycznego myślenia, krytycznego spojrzenia na tą postać. Nazwaliśmy to kłopoty, ale one są połączone takim bilansem pytań. Jakie pytania możemy teraz stawiać, jak możemy zmieniać trochę wizerunek tej postaci, ale tak, żeby właśnie uczyć się od niej dużo. I też łączyć to ze współczesnym patriotyzmem, patrzeć, jak to by się działo teraz, tak? Jak moglibyśmy przełożyć to na dzisiejszą pracę. Ostatnim scenariuszem, który jest w tej części, jest to scenariusz dotyczący zadawania pytań. To tworzy taką ładną klamrę wszystkich tych scenariuszy, że przechodzimy od takiego pytania, kim w ogóle jest bohater, rozmowy bardzo luźnej na temat, co tworzy bohatera, przechodzimy przez jakby całą postać Ireny Sendlerowej, zadając bardzo dużo pytań dotyczących jej bohaterstwa, a kończymy na takim scenariuszu, który jest właśnie taką możliwością, by zacząć pracę z młodzieżą dotyczącą w ogóle pytań, jak pytać, o co pytać, co pytania dają w ogóle, jak możemy dowiadywać się różnych sobie. Ten scenariusz napisała właśnie nasza liderka, nauczycielka Ania Pukacz-Nikowska. Ja zaraz będę odpytywać na te wszystkie pytania, ale nie, jakby nie, nie, trudno mi się skupić, więc zaraz do nich wszystkich wrócę i będę do niej odpowiadać. Też w tym narzędziowniku dodaliśmy taką specjalną rzecz dla Państwa, z której jestem bardzo zadowolona i bardzo się cieszę, że się udała. To są materiały, które jak sobie w tej publikacji, zobaczymy, będą zupełnie
innego, inaczej wyglądać. Dlatego, że są to materiały stworzone przez POLIN i Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy, więc są to materiały, które są o Irenie Sendlerowej, są o sprawiedliwych, o tym, jak pracować ze sprawiedliwymi. Zawierają też scenariusze zajęć, które będzie można też użyć i poprowadzić w trakcie przygotowywania się do naszego Dnia Patrioty i Patriotki. I teraz znowu przeskakuję do tej części narzędziownika, bo naprawdę mam wrażenie, że to jest taka spójna rzecz, czyli jesteśmy w części, kiedy się inspirujemy, kiedy robimy scenariusze, mamy scenariusze do wyboru tutaj 6, tam 3 nasze, ale 3 scenariusze POLIN, czyli w sumie 12 scenariuszy, które można zrobić z uczniami, jedne wokół postaci Jacka Kuronia, drugie wokół postaci Ireny Sendlerowej. I teraz przejdę sobie dalej bo już nie będę pokazywać tych scenariuszy, dlatego że one naprawdę są warto je po prostu przeczytać, warto je przeczytać. I przechodzę do części. Nie, dalej, przepraszam bardzo. Okazuje się, że krypto ma w ręce, to zupełnie inaczej wygląda niż w internecie. I proszę, kolejny. Też nie, to są scenariusze. Kolejny scenariusz, tak. O, już dochodzę do tego końca. Świetnie. Tak. I mamy końcową część naszego narzędziownika, czyli taka część trochę popierająca, wspomagająca działanie, i to, że warto co pewien czas sprawdzać, co się dzieje, zajrzeć do tej pierwszej części, czyli określiliśmy sobie cel i kryteria sukcesu i zobaczyć, czy idziemy w dobrym kierunku. Może przeformułować te cele i te kryteria, może okazać się w międzyczasie, że bardzo nam się to zmieniło, że w trakcie pracy nad jakimiś scenariuszami chcemy zająć się jakimś innym tematem. Tak naprawdę można też użyć tej metody design thinking, która jest opisana w naszym projekcie, w naszym narzędziowniku dotyczącej Jacka Kuronia. Można też zrobić sobie taką samą pracę nad postacią Ireny Sendlerowej. Do tego zachęcam. No i na sam koniec parę słówek do tego, jak rozładować konflikt, jeżeli pojawia się taki, czy to jak podsumować później całą część tego, co się zadziało. Czyli tak zwana ewaluacja. Czyli mamy te dwie, mamy dwie, dwie, dwie części narzędziownika. Mam nadzieję, że jakoś to zostało Państwo jakoś złapali tą koncepcję, ponieważ bardzo zależało mi, żeby powiedzieć o tym właśnie, czym one są, żeby nie traktować ich oddzielnie, tylko traktować je jako jedną całość, mimo że są wydane razem. Długo nad tym myślałyśmy, jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi, żeby dodać te dodatkowe materiały już wokół innej postaci niż Jacek Kuroń, ale żeby się nie powtarzać też, żeby to było nadal ciekawe. Więc myślę, że kiedy dostaniecie Państwo do ręki dwie te części, to naprawdę będziecie wiedzieli, co z nimi zrobić i zrobicie z nimi niesamowity użytek, ponieważ naprawdę są tam bardzo ciekawe i bardzo inspirujące materiały. No dobra, co dalej? Kolejnym punktem, o którym powiem właśnie to, co będzie się działo dalej w naszym projekcie. Już wstępnie powiedziałam o tym, że cały projekt kręci się wokół Dnia Patrioty i Patriotki XXI wieku, który zachęcamy do zrobienia 16 listopada, kiedy wypada Dzień Tolerancji. To po Waszej stronie, to po Państwa stronie, czyli po tej stronie szkoły, zorganizowanie tego dnia, użycie materiałów, zastanowienie się, co można robić, jakie działanie można tam zrobić,
czy robimy mały warsztat w jednej klasie, czy robimy wielkie działanie ogólnoszkolne, które będzie takim świętem patriotyzmu w szkole, czy może robimy przedstawienie, a może puszczamy film i dyskusję. Naprawdę jest bardzo dużo możliwości. To, co po mojej stronie w międzyczasie, to jest właśnie wysyłka, o którą tak dużo jest tutaj pytań. To jeszcze raz powtórzę, żeby nie było wątpliwości. Wszystkie szkoły, które zgłosiły się do projektu, jest ich łącznie 164, otrzymają pocztą przesyłkę, w której znajdą się dwie części narzędziownika, czyli ta, znaczy teraz dopiero zauważyłam, że wpisujące się bardzo w kolorystykę Poczty Polskiej, żółty i czerwony. Będzie dołączona też do niej konstytucja i ta przesyłka lada dzień zostanie do Państwa wysłana. Jeżeli będziecie się niepokoić, że ona nie dochodzi, że coś jest nie tak, to bardzo proszę do mnie napisać i będziemy sprawdzać, co się z nią stało, albo ja będę wysyłać drugi raz. Tak jak mówiłam, osoby, które brały już wcześniej w projekcie, otrzymają tylko drugą część. Liczę na to, że miały używały skutecznie pierwszą, a wszystkie osoby nowe dostaną obydwie. To, co potem, i to, co jest dosyć ważne, też to, co pokazywałam, to, co się działo w zeszłym roku, tak naprawdę najważniejszą częścią tego projektu to są te działania, które odbędą się w szkole. I ja pewnie, będąc koordynatorką projektu, będę miała największy do tego dostęp, ale nie chciałabym, żeby to było tylko tak, że te działania znam tylko ja, ewentualnie moje koleżanki i koledzy z biura. Chcemy się nimi pochwalić. Chcemy, żeby one więcej osób mogło je obejrzeć, mogło się nimi inspirować, mogło też patrzeć, co się działo w szkołach, czy osoby, które biorą udział, wiedziały, co się dzieje w innych szkołach. Dlatego zachęcamy do użycia naszego Padletu. Padlet nasz już ma swoją stronę. Wysłałam go też do Państwa w mailu, ale wklejam tutaj jeszcze raz do naszego okienka czatu. Padlet to jest taka super prosta strona, która nie wymaga rejestracji, nie wymaga jakichś loginów, haseł. Jest cały czas otwarta i działa na takim bardzo prosty sposób, że wyskakuje nam takie okienko. Najpierw sobie klikamy w plusik, który tworzy nowe wydarzenie czy nowe działanie, i tam się nam pokazują taki pogrubiony, tutaj podkreślam, mówię, ja nawet to mogę o tak zrobić. Pogrubiony taki napis, gdzie możemy wpisać nazwę szkoły. Ewentualnie, jeżeli działamy w jakiejś grupie projektowej, czy jest to, nie wiem, szkolne koło wolontariatu, albo tylko samorząd uczniowski, albo nie wiem, właśnie koło teatralne, czy cokolwiek innego, możecie wpisać tam nazwę szkoły i tej grupy, która tworzy to działanie, która to działanie zorganizowała, zrobiła, i wpisujemy tutaj opis działania tych działań. Może być, tych opisów może być bardzo długo, tak jak było widać też na tym zdjęciu. Jak widzicie, to opisy są bardzo szczegółowe. Można załączać też zdjęcia, do czego bardzo serdecznie zachęcamy, oczywiście mając wcześniej zgody na ich użycie. Można załączać linki do strony swojej, gdzie będzie prezentacja, która się odbyła, do artykułu. Wiem, że Państwo często macie kontakty z lokalną prasą albo z internetowymi swoich miast. Więc wszędzie, gdzie się pojawią o Was jakieś informacje o tym, co się działo w szkole, warto to umieścić na tej stronie. Jeżeli będziecie mieli Państwo jakiekolwiek problemy techniczne, to też proszę do mnie pisać, ja chętnie pomogę. I do czego mocno zachęcam, to jest do tego, żeby zaglądać na naszą stronę. Strona wygląda tak. A już do niej wklejam też link. Proszę bardzo. Tu jest link do naszej strony. Ja regularnie na tej stronie umieszczam aktualności, czy to, co się zadziało ważnego. Można też połączyć się z naszym Facebookiem, polubić naszą stronę na Facebooku, klikając w to tutaj serduszko.
Ja też tam rzucam różne ciekawostki, nowe materiały, to co jest, jakieś filmiki, rzeczy, które można wykorzystać w swojej pracy w szkole, ale też tutaj znajdziecie Państwo na przykład właśnie Padlet, linki, informacje z Padleta z zeszłego roku, to co się zadziało, można się zainspirować, zobaczyć co się działo po kolejnych rzeczach. A teraz chciałam jeszcze opowiedzieć o dwóch takich tutaj, jak widać, też sobie zaznaczę. Na naszej stronie mamy taką zakładkę materiały i zakładkę blog. I do nich też bardzo serdecznie zachęcam, żeby z nich korzystać. Blog Szkoły Tolerancji. On teraz jest troszkę, powiedziałabym, martwy, ale nadal znajduje się tam bardzo dużo ciekawych artykułów. Jest to blog prowadzony przez nauczycielki i nauczycieli zaangażowanych w nasz projekt. Mamy tam też informacje, wszystkie takie ciekawostki, takie rzeczy, które są związane z tematyką właśnie antydyskryminacyjną, różnorodnościową, tolerancyjną, gdzie można się inspirować, czytać i zobaczyć też, co inni nauczyciele, nauczycielki robią. I kolejną rzecz, którą już sklejałam, ale jeszcze powtórzę, to jest nasza biblioteka materiałów. Wszystkie materiały, które znajdują się na naszej stronie, tej właśnie, którą zalinkowałam, są też w bibliotece, to jest ten link, do której bardzo serdecznie zachęcam do wchodzenia sobie i pobierania tych materiałów i z nich korzystania. Jest tam bardzo dużo różnych scenariuszy, wszystkie właśnie krążące wokół tej tematyki. No i ostatnia rzecz, do której chciałam bardzo serdecznie zachęcić, to jest do nagrody imienia Sendlerowej. To jest nagroda, którą już mówiłam, przyznajemy w Centrum Edukacji Obywatelskiej od czasu i w tym roku do 12 października można siebie zgłaszać lub zgłaszać kogoś, kto Waszym zdaniem właśnie działa w takim duchu naprawiania świata. Nie powiem, żeby zgłoszenie było łatwe, trzeba naprawdę wykazać się tym, co się robi. Trzeba trochę poopisywać swoich projektów, też napisać taki esej, czy taką pracę, można to powiedzieć, ale naprawdę warto. O, tu jest napisane do 13 września, ja powiedziałam, że do 12 października, nie wiem skąd 12 października mi się wziął. Warto wykonać tą pracę, bo po pierwsze jest to nagroda pieniężna, ale po drugie też jest to nagroda, która gromadzi naprawdę niesamowite osoby wokół siebie. I tak jak chciałam właśnie bardzo pokazać w tej prezentacji, osoby, które też potem współpracują z nami, współpracują ze sobą, robią niesamowite rzeczy, piszą niesamowite scenariusze, angażują się i naprawdę są taką dla nas inspiracją, czy też taką dla nas grupą osób, które naprawdę wierzymy w to, że zmieniają świat naprawdę i robią niesamowite rzeczy w szkołach. Więc bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby do tej nagrody się zapisać. Często ja rozmawiam z nauczycielami, nauczycielkami, które znam z moich projektów osobiście. Ja im mówię, nie, ja tam nic nie robię, tam z czym się mogę palić, naprawdę proszę mi wierzyć, macie Państwo się niesamowitymi rzeczami do chwalenia. Potem czytamy te zgłoszenia i szczęki nam do ziemi opadają, jakie rzeczy się dzieją w polskich szkołach, więc naprawdę proszę odrzucić swoją skromność na bok i zgłaszać się do nagrody Ireny Sendlerowej. Do tego mocno zachęcam. I teraz jest ta część, na którą widzę, że niektórzy nie mogli się już doczekać, część z pytaniami. Ja sobie teraz przewinę. Czy chodzi Państwu o mojego maila, żeby podać? Jeżeli chodzi o mojego maila, to ja oczywiście go podaję. Seo.org.pl. Proszę, to jest mój mail, na który można do mnie pisać i ja będę odpowiadać w miarę moich możliwości oczywiście na te pytania. Tu jest pytanie, czy dobrze słychać. Staram się przewinąć do pytań. O, tutaj jest. Jesteśmy z uczniami, mamy pytanie, czy będą webinaria dla uczniów. Webinarium dla uczniów nie będzie. Jest to projekt, w którym biorą udział, zgłaszają się nauczyciele, nauczycielki, czy edukatorzy, edukatorki. I jakby to, co ja
w tym projekcie państwo oferuje, to jest wsparcie właśnie takiej osoby, takiego opiekuna projektu. Więc dla uczniów nie mam niestety takiej oferty, ale wydaje mi się, że ten projekt bez uczniów się nie uda, więc już w Państwa rękach, żeby z uczniami coś zrobić i żeby oni byli włączeni w ten projekt, bo te wszystkie scenariusze, które są, to są do tego właśnie, żeby robić na lekcji z uczniami. W jakim czasie można się spodziewać przesyłki? Myślę, że pod koniec przyszłego tygodnia realnie. Czy można połączyć działanie, jeśli trzech nauczycieli przystąpiło do projektu? Oczywiście, że można, ale też jeżeli będziecie potem się sprawozdawać z tego projektu, czy właśnie pisać na Padlecie swoje działanie, to oczywiście każdy z Was oddzielnie otrzyma certyfikat, bo na koniec naszego projektu każdy dostanie zaświadczenie o udziale w projekcie. Jeżeli będziecie Państwo potrzebować coś takiego dla szkoły, też nie ma problemu, więc jak najbardziej. Jak najbardziej takie działanie można połączyć. Dobrze, to wydaje mi się, że wyłapałam wszystkie pytania, więc zachęcam. Coś się przerywam mocno. Można zgłosić drugiego nauczyciela w projekcie. Z tego, co pamiętam, było takie pytanie, czy będę z kimś współpracować w formularzu, ale można też do mnie po prostu napisać. Ja sobie wtedy zapiszę to, że Państwo działacie w dwie osoby z jednej szkoły i wtedy takie zaświadczenie o udziale w projekcie przyjdzie do dwóch osób. Czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące tego, co przed nami, co w projekcie się. Świetna wiadomość. Nie wiem, czego dotyczy ta uwaga, ale też się cieszę. Widzę tu, że parę osób pisze, więc poczekam jeszcze chwilę. Kiedy powinniśmy zacząć działania z uczniami? To jest bardzo dobre pytanie i trudno mi jest na nie odpowiedzieć jednoznacznie. Też tak jak mówiłam, w naszym projekcie to nie jest projekt, gdzie ja Państwu w materiałach daję plan projektu krok po kroku i mówię, w tym miesiącu proszę zrobić to, w następnym to, tylko macie tutaj dużą swobodę działań. Jeżeli czujecie, że to jest mało, te 2 miesiące, i że chcecie zrobić duże, duże działanie, to zachęcam do tego, żeby działanie z uczniami rozpocząć już teraz. Czyli zorientować się, czy jest jakaś grupa, która chce się w takie działanie włączyć, która chce coś zorganizować, który temat ich interesuje. A jeżeli chcecie zrobić coś małego, no to można z takim spotkaniem trochę poczekać. Jak mówiłam, to wszystko zależy od Waszej inicjatywy. To jest taki projekt, w którym naprawdę dużo pozostaje w Państwa rękach. Co wymyślicie i co zrobicie, się w Waszych szkołach. Może Pani wytłumaczyć, czym jest. A nie, jeszcze, czy będzie jeszcze jakieś spotkanie online? Na koniec projektu, tak jak w zeszłej edycji, mieliśmy takie spotkania też online, które już nie prowadziła koordynatorka, tylko prowadzili nauczyciele i nauczycielki z tej edycji, którzy opowiadali o tym, jak zrobili swój projekt. Tutaj wklejam Państwu na przykład takie webinarium, w którym opowiada nasza zaprzyjaźniona nauczycielka Ina z Rumi. Nie zaprzyjaźniona, tylko nasza nauczycielka z Rumi, która brała udział po prostu w projekcie i zaprosiliśmy ją do tego, że prowadziła webinarium i myślę, że takie webinarium rzeczywiście na koniec będzie. Och, zaprzyjaźniona Iza mówi. Cześć Iza, jak miło, że jesteś. Nie chciałam tutaj, wiesz, kumoterstwa uprawiać. Czy można prosić o link do nagranego webinarium, ale do którego? Narzędziowniki przyjdą pod koniec przyszłego tygodnia.
Zaraz wytłumaczę, na czym gra korytarzowa. Czekam, czy tu jeszcze Pan mi coś napisze o linku do nagranego webinarium. Jeżeli chodzi o to webinarium, które się teraz jeszcze nagrywa, to link będzie jutro. Musimy go jakby wrzucić jeszcze na nasz kanał YouTube i dopiero Państwo, ja w mailu do Państwa wyślę. Gra korytarzowa polega na tym, że zamiast robić jedną wielką imprezę, na przykład na sali gimnastycznej, robimy taką ścieżkę edukacyjną. Czyli, że stawiamy różne stacje, w każdej sali dzieje się coś innego i możemy zachęcić uczniów do tego, nie wiem, żeby zbierali pieczątki, czy żeby mieli jakieś małe symbole, które będą na każdej stacji, w każdym innym miejscu, nie wiem, wpisywać na jakąś kartkę i tak dalej i jakby mogą dzięki temu jakby zamiast siedzieć na jednej sali i słuchać, co się dzieje, na przykład mogą się włączać w małe działania. Coś mi tutaj umknęło. Dobrze. Tak, nagranie będzie dostępne jutro. Ja wyślę w mailu wszystkie wiadomości. Jeżeli nie ma więcej pytań, nie wiem, jeszcze ktoś tu pisze, nie wiem, to ja będę bardzo, bardzo serdecznie dziękować Państwu za udział. Muszę powiedzieć, że jest to chyba naprawdę jedno z liczniejszych webinariów, w jakich brałam udział. Jestem naprawdę tym bardzo jakoś poruszona, więc bardzo dziękuję. Ja jestem naprawdę do Państwa dyspozycji. Też nie obiecuję, że będę odpowiadać o każdej porze dnia i nocy, ale obiecuję, że na każdy mail odpowiem. O, cześć Haniu. Dziękuję też za spotkanie wszystkim. I mam nadzieję, że to będzie naprawdę super przygoda z tym projektem, ponieważ temat moim zdaniem jest taki niesamowity. Jeszcze w tym roku, kiedy obchodzimy stulecie niepodległości, można naprawdę zrobić niesamowite rzeczy, ale też pokazać całej społeczności szkolnej, młodzieży, innym nauczycielom, jak inaczej możemy mówić o patriotyzmie. Więc do tego bardzo, bardzo serdecznie zachęcam, żeby właśnie redefiniować, bawić się tym, żeby nie iść w taki patos i takie wzniosłe słowa, tylko takie, które mogą być fajne dla młodzieży i dla całej szkoły i które mogą naprawdę zmieniać trochę optykę tego, czym jest patriotyzm XXI wieku. Więc bardzo, bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłam Państwu chociaż troszeczkę w tym małym okienku czatu poznać i zapraszam do kontaktu.